Krzywa Jabłonka to swoista artystyczna kuźnia znajdująca się w sercu Pienin. Od wielu lat przyciąga miłośników sztuki, zarówno lokalnych, jak i tych przebywających na wypoczynku w Szczawnicy. Co oczywiste, częstymi gośćmi galerii są także artyści przybywający do Krzywej Jabłonki z różnych stron Polski. Galeria powstała w myślach moich już wiele, wiele lat temu, jeszcze jak byłam młodym dziewczęciem, ale wtedy człowiek pracował, trzeba było zarobić na swoje marzenia. No i jak już się troszkę pieniążków pojawiło, to wiedziałam, że się przenoszę tutaj do Szczawnicy i tutaj otwieram swoją galerię. Czemu galerię? W Pieniny przyjeżdżałam właściwie całe życie tutaj do rodziny i to miejsce, tutaj Pienińska 4, to było miejsce zawsze przyjazne artystom. Tutaj się odbywały plenery, tutaj się odbywały wernisaże, ale w domu. Ale stała stara stodoła i z tej starej stodoły postanowiłam zrobić galerię. A że Szczawnica ma bardzo dużo artystów, którzy tworzą piękne rzeczy, no to stąd ten pomysł. W miniony piątek w Krzywej Jabłonce odbyła się wystawa poświęcona bohaterom często występującym w sztuce. Były to anioły. Miłośnicy sztuki, którzy przybyli na wernisaż, mogli podziwiać te niebiańskie istoty w różnych formach i technikach wykonania. Tytuł wystawy to są Pienińskie Anioły, dlatego że chyba nas artystów te Pienińskie Anioły tutaj chronią i stąd ten pomysł, ale chciałam właśnie, żeby pokazali to artyści nie do końca związani ze Szczawnicą, bo autorami są przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z Nowego Sącza i techniki są przeróżne. Właściwie jakie tylko możliwe techniki są, to tutaj są przedstawiane, bo są farby, są obrazy malowane akwarelą, są olejne, są akryle, jest dużo rzeźb, są rzeźby pełne, płaskorzeźby, jest też dekupaż, są obrazy różnych technik mieszanych, także no właściwie pełna różnorodność. Pienińskie anioły wystawiane w piątek w Krzywej Jabłonce swoje istnienie zawdzięczały artystom z Nowosądeckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Towarzystwo skupia artystów nie tylko z Nowego Sącza, ale także Limanowej czy Szczawnicy. Nasze stowarzyszenie ma już troszeczkę lat, bo oczywiście ponad 60 lat, jubileusz był w listopadzie 2016 roku. Dość hucznie żeśmy go obchodzili. Nasi artyści są, że tak powiem, już starsi, ale mamy też młode pokolenie, więc trzeba było ich nagrodzić. Są to artyści, można powiedzieć, bardzo szeroki zakres twórczości jest w ludziach, bo artysta to nie jest tylko rzeźbiarz, malarz, to jest również poeta, to jest również osoba, która śpiewa, więc sztuka piękna jest, no ogólnie mówiąc, to nie jest tylko malarstwo. Więc nasze stowarzyszenie poszerza kręgi, coraz większa ilość ludzi, którzy właśnie nie malują, bo śpiewają, bo piszą poezję, bo są w ogóle miłośnikami sztuki. Ale nie ukrywam, że bardzo budujące jest to, że warsztaty, które organizujemy, no to przychodzą, dajemy im w rączkę pędzel, ołówek i połykają tego bakcyla. Artystów jest u nas w tej chwili w Nowym Sączu 70, mamy też artystów z Limanowej i powiem szczerze, że teraz jest taki dość gorący czas, ponieważ do ludzi zaczyna docierać, że ten artyzm jest tak szeroki i tak potrzebny w życiu, że to daje tak naprawdę radość życia, że to rusza ducha. Galeria Krzywa Jabłonka to nie tylko miejsce licznych wystaw i artystycznych spotkań, ale także miejsce do kontemplacji sztuki z pienińskim duchem w tle. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nie tylko twórca, ale także zwykły człowiek, który potrafi docenić ciężką pracę i kreatywność artystów.